Tygrys zaryczał. 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja skłoniła i mnie do refleksji. Odpowiedzialność, wspólnota, dalekowzroczność to jedne z wielu słów, które padały w tzw. przestrzeni publicznej. Były też zdrada, zaprzaństwo, targowica. Dlatego tym razem zdań kilka o odpowiedzialności i wspólnocie. Jeszcze do niedawna uważano, że jedną z najważniejszych zmian, a kto wie, czy nie najważniejszą, dokonanych po 1989 roku była odbudowa samorządu terytorialnego. Odtworzenie na nowo świadomości decydowania o swoich losach, chociażby na poziomie miast i gmin, miała stać się fundamentem reform ustrojowych. Wydawało się, że oddanie władzy w ręce przedstawicieli tej społeczności dawało nadzieję, iż Polacy będą identyfikować się z tym wszystkim, co dzieje się dookoła. Że stanowić to będzie podstawę stabilności przemian. Rozpocznie kształtowanie nowej mentalności, mentalności ludzi naprawdę wolnych, którzy sami decydują o swoich losach. Jednak dość szybko się okazało, że beneficjentami tych zmian są głównie środowiska związane ze starym systemem lub tacy, którzy, pomimo niby solidarnościowego pochodzenia, przyjęli zachowania swoich poprzedników sprzed roku 1989. Kwintesencją takich właśnie postaw jest PSL, a właściwie, jak to prześmiewczo nazywają niektórzy, publicyści PZL. I nie chodzi o polskie zakłady lotnicze. Towarzystwo spod zielonej kończynki skutecznie zaadoptowało się, a bardziej złośliwi twierdzą, obsiadło polski samorząd. Partia UWA, co to się szczyci, że ma ponad 100 tysięcy członków, co rusz podkreśla, jaki to ona została poddana odmianie. Że oni z ojca pradziada to byli za demokracją. A to Witos, a to Mikołajczyk, a to Bóg wie kto jeszcze. Łatwo im się jednak odwoływać do tych wielkich postaci. A jakoś znacząco przemilczają okres PRL-u, kiedy to stali przy miłościwie panującej partii robotników, jako ci z ziemi się wywodzący, co to chłopów zareprezentują i bronią, a ich żywią jeszcze. I takim to obrońcą staje się teraz włodarz Elbląga, który własną piersią, a spora ona, broni portu niczym niepodległości, przed zakusami pisowskich się patrzy. W rozmowie ze mną, całość wewnątrz numeru, minister Marek Grubaczyk, pytany, dlaczego elbląski samorząd nie chce 100 milionów, odrzekł, że to tylko z powodów politycznych. Zresztą, pytany w telewizji o to samo poseł PSL, odrzekł, niech rząd da te 100 baniek i odczepi się od Elbląga. Słusznie, bo oni wszak żywią się. Sięgnijmy do Wikipedii. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL, chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 roku z połączenia prokomunistycznego Lubelskiego Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów Mikołajczykowskiego PSL. ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi i akceptowała dominację polityczną PZPR, kolektywację wsi, jak również sojusz ZSRR. Tacy panowie jak Kosiniak-Kamysz, Krajewski czy Zgorzelski nie za bardzo lubią sytuację, kiedy ktoś przypomina im, jaką to kilkudziesięcioletnią tradycję kultywują. Obruszają się wówczas, że to oni Witosowe dzieci i takie tam. Wspomniany szef tegoż ugrupowania, Władysław Kosiniak-Kamysz, grzmiał onegdaj. Przeciwko nam wytoczono najmocniejsze działa. Rzucają kalumnie, oszczerstwa, straszą. Dziś po raz kolejny, jak to miało już miejsce wielokrotnie, chcieli zawołać, nie ma PSL, zakomunikować, że nie ma ruchu ludowego. I znów przegrywają. PSL jest i będzie. Z większą determinacją i wiarą idziemy do wyborów po kolejne zwycięstwo. Prawda zwycięży. Jeżeli komuś rozum odebrał i dał się złapać w sidłach politycznych usłowników, idzie już samotną drogą. A pytany niedawno w radiu, pan jest następcą Witosa? Ogłosił światu, tak, jestem następcą Wincentego Witosa jako prezes PSL. I oto mysz zaryczała. Znaczy tygrys, można by rzec. Na koniec cytat z internetu, z gatunku mądrości ludu pracującego miast i wsi. Są rośliny, które naturalnie obumierają. W zasadzie wszystkie. Jedne szybciej, inne wolniej. PSL jest w ostatniej fazie. Teraz jedynie zostanie kompost. Nie trzeba niczego karczować, no chyba, że się chce przyspieszyć proces kompostowania. W Polsce jest takie drzewo. Dom się nazywa. Jest to najbardziej długowieczne drzewo w naszych warunkach. I przetrzyma niejedno. Tak jak my, Polacy.